tym, jak pisałeś sobie książkę, jak bardzo rozwinąłeś się w aspektach, o których pisałeś przez samo napisanie jej? O ile czujesz, że byłeś lepszy, bo jeśli musiałeś to wszystko rozpisać, zastanowić się nad tym i tak dalej? Nie porównywałbym tego, bo nie porównuje się niskiego poziomu do wysokiego. Znaczy wysokie, no to każdy oceni, kto przeczyta. Natomiast ja to jasno powiedziałem, ja to nawet na wstępie książki napisałem, że zaczynając pisać książkę, myślałem, że jestem kozakiem. Czyli na krzywej Denninga Krugera byłem tam no może troszkę wyżej niż początek, bo coś tam wiedziałem rzeczywiście, ale podczas pisania dziękuję bardzo sobie, że w pewnym momencie stwierdziłem, że chcę mieć redaktora merytorycznego. Bo gdyby to się nie stało, to by była kaplica. Czemu? Bo moja prawda jest najmojsza. Okej, okay. Czyli on cię musiał czekować. Tak, doktor Amit Batra, który jest był redaktorem merytorycznym, świetna postać. Ile razy on mnie sprowadził na ziemię, ile razy, można powiedzieć, dostałem mentalny wpierdol od niego. On mi tylko pisał, przepraszam, pisał komentarze, z czym się nie zgadza, albo co jest do weryfikacji. I totalnie treść się zmieniła w trakcie. Tam miało być 300-350 stron. Cały Wademekum ma prawie bańkę stron. Siemanko, podobał ci się ten klip? Kliknij tutaj, żeby znaleźć kolejny, albo tutaj, żeby znaleźć cały podcast, z którego został wycięty.